dawno, ale nie tak dawno temu, za sześcioma górami i sześcioma rzekami, w pięknym zamku numer 72 żyła klasa 6B. O, jaki to był wspaniały lud! Była klasą opanowaną. Zgodną. I uczciwo. Zaczynamy sprawdzian. Bardzo proszę, czytajcie polecenia ze zrozumieniem. Pracujemy oczywiście samodzielnie. Proszę pracować samodzielnie. Ja muszę na sekundkę wyjść i zaraz wracam. Wspaniały lud! Zamkiem dowodziła przewodnicząca, królowa Zuzolina oraz król Sara. Nie był on zbyt rozmowny, ale co król, to zamku żyła również ich przepiękna córka, księżniczka Nikolia oraz oczywiście uprzejma służba i dworzanie. Jedna ze scen z życia Królestwa Klasy 6B. O, jaka wspaniała dziś pogoda, nieprawdaż, królu? No, coś mało rozmowny jesteś dzisiaj, ojcze. Złapałem kolejnego nieposłusznego chłopa, jeszcze dzieciaka. O, dziękuję ci, Waldemarze. Zawsze do usług. O, to znowu on. Już kiedyś nam podpadł, matko. Wstań! Och, ile razy ci mówiłam, mój drogi! Zabronione jest bieganie po zamku, wychodzenie poza teren grodu, w przerwach, wypasanie owiec bez mojej zgody i słuchanie średniowiecznej muzyki po godzinie 22. I co to za brudne dłonie? Na terenie naszego zamku należy dbać o czystość komnat, ogrodów i swojej własnej higieny. I dlaczego rycerz cię przyłapał obok mojej komnaty, Pałacu? Ale ja mam tylko chciałem... Nie dyskutuj ze mną. Jeszcze jeden taki raz, a odnotuję cię w dzienniku pałacowym. Dobra. Życie królestwa 6B było kolorowe, łatwe i przyjemne. Jak zadanie z matematyki. Lecz tylko do czasu. Chwilę później stała się tragedia. Jeszcze coś chciałeś powiedzieć? Tak właściwie... Uwaga! Szykuje się wojna! O nie!
Jak to wojna? Alino, och Alino, cóż mamy począć? Musimy dobrze poznać naszych wrogów. Dworzaninie, kim są nasi wrogowie? A wiem, są to nasi rówieśnicy z Królestwa Klasy 6A, odwieczni wrogowie, z którymi prowadzimy długoletni spór. Moi wiadowcy przejęli podstępne akredytacje spóry. W naszym królestwie Słońców zdecydowaliśmy się, jak król jako z pierwszy przyznał nam niezwyciężoną armię. Ja na jeszcze czas wyrazu w całym królestwie osobiste pomocy i zastępca prawie Szymon Wysoki. Ja, Przemysław Plenu, starca pilnuję królestwa, a my sami się zajmuję. Oto reszta mojego domu! Nasze białogłowy z mistrzowskiego pióra słynące, wojny plany opracowujące. Aleksandrietta Burczyk. Alicja Mała z Rodu Czerwców. Maria von Frichta. Olietta Sierkus. Agatyna Siekuczówna. A tutaj nasze zdolne harcierki. Stroje rycerskie szyją nieziemskie. Adelaida z Rodu Bukowych. Alena Wódchudna, Przemysł. Maja Szafraniec. Tutaj ostatnie dzieci posłańcy. Jerzy Tyszyński, Ogórus. Oraz Olga Staśkus. I na misję wysłana Hedwiga Ślaskówna. Oddali widzicie mężnych rycerzy, którzy honor zawsze dotrzymują. Na wojnach i bitwach dobrze się sprawują. Karol Baszuckus, Wolszukowski oraz Huertus Strachus. Na dworze grajkowie, muzykę lubiący, duety zagrzewają. Klaudiusz Grabkus. Marysiusz Poradus. Oto najlepsi wieczne wojujący, na wojnach szturmujący. Filipus Duberus. Maciejus Wyblus. Oraz Jan von Buras. O, a tutaj białogłowy, różne zabawy organizujące. Rycerza mogły dodające. Patrycjusz Spyrkus. Zosiegus Pylibus. Oto nasz rycerz. Wiktorus von Szybkiewiczus, wirtualne bitwy rozgrywający, gwiazda wszystkim pomagający, wraz ze swoim bratem, dzielnym zwiadowcą, Karolusem, który wrogów szpieguje i cenne wiadomości nam przekazuje. To nasz kronikarz królewski, sprawozdania z wojny pamiętająca, Martus Romanus, również język rogę rozszyfrowująca. Z wielkim sercem, matkująca, przez 3 lata panująca. O nie, będzie ciężko! Ach, nie ma co płakać. Należy się porządnie przygotować. Przygotować broń!
zaciętych bitwach? Oczywiście, córko. Przeprowadź tę uroczystość. Niniejszym przedstawiam protokół z ostatniej pokojowej rady obojga narodów, to jest klasy 6A i 6B, na której dokonano podsumowanie działalności uczniowskiej od 1 września 2008 roku do 27 czerwca 2014 roku. Po burzliwej dyskusji i zaciętych sporach ustalono, co następuje. Po pierwsze, brać uczniowska ma na swoim koncie wiele bardzo chwalebnych czynów, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii naszego królestwa. Ale opowiadać o nich nie będziemy, bo nie wypada się tam. Po drugie, zdarzyły się także małe wpadki, ale o nich dziś mówić nie będziemy, bo nie chcemy, by pozostały po nas nieprzyjemne wspomnienia. Po trzecie, przepraszamy naszych nadwodnych pedagogów za ogromny opór, jaki napotkali, chcąc wbić nam do głowy niezbędną wiedzę. I uznajemy, że nawet stosowanie wobec nas, tak wymyślnych toków, jak klasówki i odpytywanie, miało swój sztywny cel. Po czwarte, doceniamy wasze zaangażowanie i dlatego każdego z was chcielibyśmy uhonorować najwyższym odznaczeniem Królestwa Obojga Narodów za zasługi, jakich dokonaliście na polu naszej edukacji. Podziękowania przygotowaliśmy również dla innych pracowników naszego Królestwa, dzięki którym funkcjonuje ono bez zarzutu, jest czyste i bezpieczne. Waga Temidys. Pierwsze odznaczenie przygotowaliśmy dla naszej pani dyrektor za troskę o wszystkich uczniów oraz czuwanie nad wszystkim, co się w szkole dzieje. A czasem dzieje się sporo, oj sporo. Dziękujemy również za to, że dzięki pani wiemy, czym było, co było, dlaczego było i po co było, jeśli było. Magister bezpieczeństwa. Kolejne odznaczenie mamy dla pań, które wprowadzały nas w świat nauki. Naszą wychowawczynią w klasach 1-3, pani Ani Kwiatkowskiej i pani Joli Witruskiej, dziękujemy za 3 lata, w których przekonaliśmy się, że szkoła nie jest taka straszna. Posiedzenie do niej bywa uciążliwe, zwłaszcza w poniedziałek. Hanko, złota rączka. Dziękujemy panu Michałowi Książkowi za to, że jesteśmy najlepiej poinformowani w Królestwie w Krakowie. Pitagora z roku. Czas teraz na odznaczenie osoby, dzięki której poznaliśmy podstawy nowej nauki. Matematyki. Pani Jolanta Kasi, dziękujemy za uśmiech i cierpliwość do endy potęgi. Matka Natura, znaczyni wzorów wszelakich, panie Rycie Mazurek, dziękujemy także za cudowne zwiedzanie świata. To tylko palcem po mapie. Nauka też kształci, a podobno są drogie. Anielska cierpliwość. Nadszedł czas na uhonorowanie pani Krystyny Ruszaj, która przez 3 lata zmagała się z naszymi wypracowaniami, usiłując domyślić się, jaką światłą myśl zaszyfrował uczeń pismem klinowym z tym zażycie, która z poświęceniem walczyła z wiekami. Oczywiście tymi ortograficznymi. Cytat roku. Pani Renacie Wiliusze, naszej pani pedagog, dziękujemy za rady i porady, nie tylko od parady. Bracia Dusza, pani Ani Kurnik, dziękujemy za wprowadzenie nas w papierowy świat książek, choć do moich książkowych nam daleko. Artystyczna dusza. Panie Marii Stawowskiej i Janie Wodzy, dziękujemy za uwrażliwienie nas na piękno świata i sztyfowanie naszych artystycznych dusz.
gracja i siła witalności. Panie Magdalenie Pytko i panu Dariuszowi Nastawińskiemu dziękujemy za to, że dzięki wyczerpującym zajęciom WF-u jesteśmy sprawniejsi i żadna autobus mam teraz nie ucieka. Pani Katarzynie Barza, której specjalności były to zajęcia kosmiczowe i mówienie do nas w języku zgoła obcym, dziękujemy za to, że starała się nam otworzyć okno na świat i że wszystko okno nie wypadło. Szkolne anioły i anielska siła. Kolejne oznaczenia przygotowaliśmy do naszych katechetów. Dziękujemy Wam za słowa prawdy, za przybliżenie nas do Boga oraz uświadomienie nam, że człowiek oprócz się ma jeszcze mniejszy. Dziękujemy za cierpliwe wypisywanie duplikatów legitymacji oraz za zaświadczeń i zmaganie się z tak zwaną papierkową robotą na wczoraj. Strażnicy, pracownikom obsługi dziękujemy za czystość i bezpieczeństwo oraz skuteczne usuwanie śladów naszej działalności. Szczególne podziękowania kierujemy dzisiaj do naszych kochanych wychowawczych, które były z nami na dobre i na złe, zawsze cierpliwe i zrozumiałe, uczyły nas i wychowywały. To już wszystkie oznaczenia, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj. I będą one wyrazem naszej wdzięczności, jednocześnie pamiątką po nas, absolwentem rocznika 2013-2014. Thank you.
byśmy dali, by przeżyć to znów. W echiku czasu to byłby cud, lecz na pożegnanie trzeba rękę dać. A nasza klasa niech będzie trwać, tylko po lekcjach do parku pójść. Gdy koniec szkoły tak blisko jest już, wkrótce minie ten klimat, ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już.